Cześć, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku Smakowitych Dań i zapraszam dzisiaj na super przekąskę idealną na domowe imprezy, śniadanie lub kolację, czyli sałatkę z surimi, makaronem, kukurydzą, papryką i żółtym serem. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od pokrojenia paluszków surimi na mniejsze kawałki. Żółty ser kroimy w niewielką kostkę. W niewielką kostkę kroimy również czerwoną paprykę. W dużej misce umieszczamy ugotowany i wystudzony makaron. Dodajemy pokrojone surimi, żółty ser, paprykę, odsączoną z zalewy kukurydzę oraz posiekany szczypior z dymki. Na końcu dodajemy majonez, wszystko doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na 30 minut, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.